Siemanko, Damian, z tej strony, witam Was serdecznie. Wczoraj 2 stopnie powyżej zera i czyste niebo. Dzisiaj niebo zachmurzone i stopni 12, czyli dokładnie 10 stopni różnicy w ciągu 24 godzin. Wczoraj było mi dane łowić tylko 2,5 godzinki, jako że byłem po nocy i mega zmęczony. Dzisiaj tych godzinek było 3, także w sumie troszkę ponad 5 godzin łowienia. No i co, oczywiście testuję pijawki Erlicze z Prospin Bait. Na dzisiaj wybrałem kolor biały, jako że sami widzicie, że ze mną są same chmury. W poszukiwaniu leszczy, w poszukiwaniu okoni. No, ale udało mi się jeszcze złowić coś innego, coś czego nie złowiłem już od długiego czasu. Jestem mega szczęśliwy. Zresztą zobaczcie sobie sami. Zapraszam na film. Siedzi. Siedzi pierwszy leszczyk. Ja go tu zgarnę jeszcze. I podbieraczka od razu. Dawaj. Od razu muszę sobie ściągnąć rękawiczki, bo będę cały w śluzie. Wypuszczamy go. Tak jest. Siedzi coś dobrego. Słuchajcie. No, dobry leszcz. Dobry leszcz siedzi. Myślałem, że to okoń. No, ale to nie tak. No i taki, żeby go nie brać w ręce. No taki przyjemniaczek. Ze 40 cm na pewno ma. Śliczny. Dobra, wracaj do wody. Jak kiedyś pisałem u siebie na Facebooku, uzupełniłem sobie przynęty od Prospin Bait, zwłaszcza te Erliczy, czyli
pijaweczki i sobie wrzucę coś na razie. O, coś takiego. Taki kolorek jasny. Zobaczymy, mam tu perełki, mam białe, ziemiste, jakieś czerwone, niebieskie, granatowe i właśnie coś takiego. To pierwsze pójdzie na pierwszy ogień, a potem zobaczymy. Ale zimno. Siedź. To też jest leszcz, coś mi się wydaje. Zobaczymy. O nie, okej. Okay. Taki prawilny okoniec, że tak powiem. Wcale nie brzydki. Wcale się nie obrażę, że mam tutaj okonia. Przynętka wmłócona. Ładny pasiaczek. Już słyszę, że ktoś jakieś akrobacje na wodzie robi na kanale obok. Mam nadzieję, że to jest tylko sieć następne zawracanie. No, następny okonik. Ale ten muruje. Ten namuruje i ten jest większy okoń. No, czyli biały kolorek naszej przynętki się tutaj dzisiaj sprawdził. Proszę bardzo. No, śliczny. Taki mały garbek, o, taki mały garbek nawet ma zarysowany. No świetnie, uciekaj. Przynęty naprawiamy i jeszcze przerzucimy parę razy. Albo leszcz, to spory, albo szczupak, zaraz mi przegryzie plecionkę. Albo okoń. To może być wszystko. Jeśli dotrze do mnie, na pewno będzie podbierakowe, cokolwiek by to nie było. Ło. Oj, coś trzemi trzemi fluorokarbon, więc. Sandacz, proszę państwa. I to piękny sandaczyk. Oj, sandacza już dawno nie miałem. O, tak jest. No cudnie. No, sandacza już dawno nie miałem. Mierzymy i już go wam pokazuję. No takie troszkę ponad 50 cm. No już dawno sandacza nie złapałem kanałowego, szczególnie tak pięknego. Troszkę powyżej 50 cm naszego Erlicza z Prospin Baits, białego, piękny, zdrowy, grubiutki. Widać, że dobrze się mają, pomimo tego, że kanał jest co roku trzepany prądem, gdzieś zawsze się schowają. Piękny malec, robimy parę fotek i wypuszczamy do wody.
już tutaj dość napozowała nam, dość się nawkurzała przy okazji, także nie ma co jej tutaj już więcej męczyć. Mam nadzieję, że i w następnym roku się schowasz przed prądem. A teraz uciekaj. Pierwsza barka już nadpływa, już otwierają wrota, więc chyba dla nas też już nadszedł czas, żeby powolutku zmierzać w stronę parkingu. No i na tym zakończyć moją przygodę dzisiejszą. Dzięki za oglądanie. Jeśli podobał Wam się film, to proszę zostawcie subskrypcję. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, zostawcie łapkę. A ja z Wami się spotkam już niebawem w następnym filmie. Trzymajcie się, połamaniaj.